Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Skyro, a to jest odcinek Overwatcha 2DM-ka, dwóch podejrzanych i jedziemy z pierwszym podejrzanym. Pierwsza runda i nasz podejrzany pruje na B, gdzie wraz z pistoletem i armorem, dziwnie się patrząc w ścianę, strzela jednego headshota, drugiego headshota, wszystko spoko, na razie nic fest podejrzanego. Wymienia broń, wymienia z powrotem, sprawdza outside B i zeskakujemy dalej. Zabił na longu, przejął bombę na midzie i wraca z powrotem do górnego tunelu. Wziął sobie digla, przeładował. Nic nadzwyczajnego jak na razie. Ok. Także przejdziemy sobie do drugiej rundy. Druga runda właśnie się zaczęła. I nasz podejrzany pruje na longa. Mając digla. Chyba będzie skracał. Tak, będzie skracał. Tutaj jedna pestka. Dobrze, jak na razie. Zdarzają się. Tutaj nie zauważył przeciwnika. Tutaj też postrzelał. Nic bardzo śmierdzącego. Ok, 3 kile. Następna runda. Nasz podejrzany biegnie na tutaj mida. Sprawdza zawłupy. Czy wyciągnie kogoś? Tak, wyciągnął kogoś. Jak dla mnie nic podejrzanego. Spokojnie takie strzały wyciągam. Wystarczy się wcelować i nie ma problemu. Bomba jest na longu, więc nasz podejrzany sobie biegnie, sprawdza lokalizację. Wydaje mi się, że jak na razie czysto. Ok. Nice. Zabił kolejnego. Nie może trafić trzeci raz. Czwarty trafił. I kolejna runda. Przeskakujemy i nasz podejrzany biegnie sobie na shorta tym razem. Wszystko na nożu. Dorzucany smoke. Wychodzi na shorta. Sprawdza powoli. Tutaj zaczeka. Trafił gościa. Kolejny gość widział, że coś rzucił. Nie mam pojęcia, co to jest. Ok. Załatwił kolejnego. Widać było go kątem oka, więc. No i padł. Kolejna runda. Nasz podejrzany na longu. Słyszał strzał z obupy. Ok. Słyszy, że biegną przeciwnicy. Słyszy AWP. Tutaj przyspieszyłem. Nie będziemy czekać, aż on po prostu będzie się patrzył nieruchomo w jeden punkt. Więc teraz czeka na kolejne. Tutaj podłożył mu się pod celownik, więc nic nadzwyczajnego. Kolejny wyskoczył mu znowu przed celownik, także no, nie ma się co dziwić. Spostrzegł AWP, ma AWP i teraz będzie, no, kolejna runda. Próje znowu na shorta w tej rundzie. Na nożu, nic się nie przejmuje, przeciwnik mu wyjdzie, odwrócił się i padł. Kolejna runda na longu. Ok, z longa gościu spadł, nie spadł, tylko padł. Tamten jest wcelowany, tutaj przyspieszyłem, bo nikt nic nie chciał zrobić. Gość okaleczony i nadem padł. Ok, tutaj przyspieszamy, jako że gość troszkę poskakał, troszkę pobiegał, troszkę skrócił. Ok. Teraz dolny. Bije się, sprawdzi. Sprawdzi prawo. Widzi, że po lewej jeszcze przeciwnik jest. Ok. Jeden zabity. Nie ma czym przyładować i padł. Oczywiście tutaj zaznaczymy sobie jedynkę. Jako, że nie widziałem nic podejrzanego, więc spoko. A to kolejne. Teraz jedziemy do kolejnego dema. Także.
Deagle, kolejny gościu z Deaglem, ładny headshot. Wszystko spokojnie. Zobaczymy sobie, jak to pójdzie. Ok. Na shorcie jest jeden. Nasz tutaj suspect pierwszy w tabeli. Ok, strzela. W oknie. Ok, padł. Teraz biegnie do pałacu. W pałacu myślę, że wyciągnie sobie kogoś. Dość dobrze strzela. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dorzucony smoke na pałac. Ok, nie rusza się. Dalej się nie rusza. Ok, what? Ok. No to mamy gościa, który się kręci w naszym pierwszym odcinku z Overwatcha. 4 headshoty. Gość się kręci. No, moja reakcja na jego padnięcie. Także jak na razie nie widziałem, żeby się kręcił, ale to właśnie ok. Czyli po prostu na chwilę sobie wyłączył. Jednego zabił, drugiego zabił. Nic więcej. Czasami gościo... Wydaje mi się, że gościo ma to pod przyciskiem. Gdyż... widzicie? Teraz idzie normalnie. O, i znowu. Normalnie. I znowu się kręci jak porąbany. I idzie normalnie. I tak dalej, i tak dalej. No wiecie, o co chodzi. Kręci się, oglądamy tekstury ziemi, bo gość tyle widzi. Jeden dostał headshota. Niestety. 3 headshoty. Nie dziwię się, że go zgłosili. Też bym go zgłosił. Tym bardziej, że kręci się jak nienormalny. Ale naprawdę, kolejna runda. I mówię, nie spodziewałem się, że w drugim demku będę miał takiego perfidnego cheata, który nawet nie chowa swoje cheaty, tylko leci ile tylko wlezie. Trudno się mówi. No i kolejny raz padł. Mimo, że kręcił się, mimo, że miał przewagę nad przeciwnikiem. AWP. No niestety, AWP i robi swoje. Także w konektorze jest jeden, tyle zauważyłem. Teraz widzę tylko ładną teksturę ziemi, mogłoby być bardziej HD, ale co tam. Jeszcze chwilę to potrwa. Nie chciałem zbytnio przyspieszać, bo możecie powiedzieć, że za krótkie czy coś, ale sami widzicie, co tu się dzieje. No, równie dobrze mogłem na pierwszej rundzie przewinąć i wpisać mu 2-2, 2-1, bo griffingu jak na razie nie widzę. Chyba nie będzie w ogóle griffingu, także mam nadzieję, że to jakoś pójdzie. Zobaczymy sobie. On się tak kręci, że mu nawet dźwięk zacina. Kolejna runda, dorzuca smoke'a i znowu się kręci. Super. Ura, jak tam u was? Może pogadamy? Nie wiem. Ja sobie dzisiaj dobrze zjadłem. Najadłem się. O, widzieliście? Gość wyłączył sobie tego spinbota, także... O, nie. Sorry. Myślałem, że już poszedł po rozum do głowy, ale no niestety nie. Okej. Kolejna runda. Nasz tutaj biegnie, kręci się. Bo kręci, bo może, bo ma wallhacka, bo ma... No nie wiem, wallhacka może nie mieć. Ciężko zobaczyć. Ale na pewno aima ma i dodatkowe te... Ale ja mu zaznaczę wallhacka, jako że przy tego typu rzeczach zaznaczam wallhacka. Także 2-2-2 i ja się z wami żegnam. Jeżeli wam się podobało, to widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że niedługo wrzucę. I tak. Do zobaczenia
i trzymajcie się. Na razie. Yeah.